19. sesji Rady Miejskiej w Ciechanowie. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej oraz wszystkich gości przybyłych w związku z obchodami jubileuszu 50-lecia Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowie. Przechodzimy do realizacji punktu 4, podpunkt 1 dotyczącego rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela Ciechanowca. W związku z obchodami 50-lecia istnienia Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu wpłynął wniosek pana burmistrza dotyczący nadania tytułu honorowego obywatela Ciechanowca profesorowi Czesławowi Waszkiewiczowi, który pozwolił sobie odczytać. Niezwykle zasłużoną dla rozwoju Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka, a przez to i dla całego Ciechanowca. W bieżącym roku pan profesor obchodzi jubileusz 30-lecia pracy społecznej w Radzie Muzeum, początkowo jako członek, a od roku 2003 trzecią już kadencję jako jej przewodniczący. Inicjatywy pana profesora została odnowiona umowa o współpracy Muzeum Rolnictwa ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w wyniku której uczelnia sprawuje patronat merytoryczny. Pan profesor Czesław Waszkiewicz aktywnie wspiera działalność kierownictwa Muzeum Rolnictwa w jego ciągu. W 2010 roku zostało powołane do życia Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Krukowiana et Jabloniane z siedzibą Muzeum Rolnictwa, którego prezesem od 2011 roku jest pan profesor Czesław Waszkiewicz. Pan profesor Czesław Waszkiewicz jest odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką zasłużonej dla kultury polskiej, odznaką zasłużonej dla rolnictwa, Kornelasem Leśnika Polskiego, diamentową, złotą i srebrną odznaką honorową NOT, złotą odznaką SITR, tytułem Złoty Inżynier 2010 roku, medalem księdza Krzysztofa Klucha oraz medalem Stanisława Staszewskiego. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. Dotychczas serdecznie dziękuję jeszcze raz w imieniu wszystkich tutaj obecnych. Najwyższego wyróżnienia, jakim dysponuje Wysoka Rada. Wyróżnieniem tym jestem głęboko wzruszony i traktuję je nie tylko jako wyraz uznania za dotychczasowy wkład wniesiony w rozwój muzeum, ale jednocześnie zobowiązanie do dalszej aktywności na rzecz muzeum będącego chlubą miasta Ciechanowca i Garbu Podlasia. Odczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej na ulicę Księdza Puszyńskiego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z 19 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Odcinkowi ulicy Szkolnej od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Kościelna i Sienkiewicza nadaje się nazwę Kazimierza Puszyńskiego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały podjęto się burmistrzowi Ciechanowca. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały przedstawionej przeze mnie brzmieniu?
na pali granicę chcemy przekazać tę śliczną pamiątkę, która przeznaczona jest dla całej pani rodziny. Chcemy, żeby zostało to w dniu, w którym ulica przy domu, w którym wszyscy się wychowywaliście. Serdecznie gratuluję. Najlepsze życzenia na całej rodzinie. Bardzo nas cieszy fakt, że wprawdzie 6 lat już mija od momentu, kiedy nasz tata jest w innej rzeczywistości, a Państwo ciągle jeszcze pamiętają i ciągle jeszcze tyle mają do powiedzenia o naszym tacie. Zawsze nas uczył tego, że wymagajmy od siebie, a potem od innych. Ja myślę, że to wielki zaszczyt, to co przeżywamy dzisiaj, ale jednocześnie, drodzy Państwo, ogromne również zobowiązanie, nie tylko dla nazwiska, ale przede wszystkim dla rodziny. Bardzo. Przewodnicząca, razem z nami są dzisiaj obecne dzieci i wnuki dyrektora Kazimierza Uszyńskiego. I to właśnie do Was kieruję słowa serdeczne. Możecie być dumni Państwo ze swojego taty, dziadka. Był to naprawdę człowiek wielki. Jego dzieło życia, Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Gluka, świadczy najlepiej o jego ciężkiej, wieloletniej pracy, zaś ulica jego imienia przypominać będzie wszystkim człowieka, który potrafił w nietuzinkowy sposób wcielić w życie swoje młodzieńcze marzenia i pasje. Thank you.